Hola Serduszka, działająca od kilkunastu lat przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Latoszynie, szlifowała swoje umiejętności na profesjonalnych warsztatach. Projekt został zorganizowany przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Nowe Możliwości. Dzięki wsparciu w postaci grantu od lokalnej grupy działania pięciu gmin, 40 dzieci przez dwa dni szkoliło się w szkolnym schronisku młodzieżowym w Głowikowej. Justycia, Zuzia, Iza, Anne, Mija, Szczepan, Kuba, Bartek, Gosia, Zosia, Amelia, Olana. Lekcje śpiewu, zajęcia z ruchu scenicznego, prace z mikrofonem i odsłuchem zintegrowały schole i skutecznie wypełniły czas. W Rozdzielni Wiatrów poza zajęciami muzyczno-ruchowymi znalazł się też czas na wspólną zabawę. Druga tura warsztatów odbędzie się w ostatni weekend września. Ostatnie wolne miejsca czekają na rozśpiewane młode talenty.